Dobry, dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z Lipinków. Nie no, ogólnie to Lipinki V4, odcinek 64. No ale fajnie wyszło. Teraz sprzedajemy mój piękny, kochany opryskiwacz Hardy, który wytrzymał ze mną 86 dni za 2,5 tysiąca, 20 500. I mamy 149, ale teraz będzie troszeczkę większy Hardy. Zastanawiam się nad Kunem, ale jednak sobie wezmę sobie nawigatora Hardiego. Normalnie 36 metrów. Kurwa, jaki to potwór. Oj, cyk. Normalnie. Klasiorem pociągnę tego nawigatora. Normalnie, mordo. Nie no, tak na serio to wracając do normalnego głosu, no to. Trochę nierealnie to zrobię, ale. Czy farmik jest realny? O, jak ten zawsze fajnie tam wykręciło. Jakby zrobić generację kursu i pole numer 10? Ej, dziesiątkę. Aha, jednak dziewiątkę wyliczyło. No dobra. Trzydzieści pięć i sześć, dobra, wygeneruj. Urła sąsiad. Chyba urwie. Urwie następnemu. W sumie to nie ma dużo punktów. To tu trochę zabawy bym miał. Ale nie, to jest bez sensu. Nie. Na GPS-ie będziemy cisnąć. Ej, to już dwie poszły? Trzeba dokupić se. Środek chwastobójczy, 2500, kup. Na 50 się nie. 51 nie będę się tłukł, bo tam kurde. Po prostu. No nie ma jak tu kręcić po prostu. Ja sobie to poza odcinkiem zrobię. A ja tym bydlakiem od razu na 10 lecę. Bykiem od razu na 10 lecę i. Dobra. Same piątki. Na nawigacji będziemy pryskać, a jak? Normalnie, mordo. Tu kurczę, nie wiem, w którą stronę. Chyba tak jak zawsze. Ale ogólnie zaczniemy sobie od dziewiątki, o. A w sumie to jest jedno i to samo pole. Bo jednak stwierdziłem, że jednak coś się stało między odcinkami. Wyciąłem miedzę na. Przeorałem po prostu. Między 59, 60, 61 jest całe. No i między dziewiątką. Znaczy, może powiedzmy tak. Między 64 a 10. Czyli chodzi o ten kawałek. Wyciąłem. Wyorałem miedzę. Przeorałem po prostu miedzę i. O, tu jest w miarę równy pasek. To tutaj gdzieś zacznę. No chyba troszeczkę przesadziłem.
z odległością. Tak będzie dobrze? Alt C. O, tak jakoś. Tak. To może troszeczkę wyżej. Alt E i ciśniemy. Tylko widzę, że duży hardy, ale troszeczkę będzie schodzić czasu z tym opryskiem, no ale. No! 9 metrów tu jest ustawione, to panie, to za mały. Trójeczka, kontroler. Nie 35 metrów, tylko zrobimy sobie 35,70. O. Żeby tam mini nakładka była tam. Aha! Ja na nawigacji nie jechałem, tylko sam jechał sobie ciągnik. Także mi troszeczkę w sumie zejdzie z chłaszczaniem tego pola, no ale. Nie, na tej drogi nie likwiduję, bo to jest mój dojazd do gospodarstwa, nie? Z końmi. Także jakbym to zlikwidował, to bym, kurde, był. Tu za dużo przejazdów nie będzie na tym. Tylko trzeba to jakoś ładnie, sensownie rozwiązać. Teraz w którą stronę jechać? Może w prawo, żeby się nie pomylić. To pojadę sobie w prawo. Jaka tu jest dawka kierowniku ustawiona? Dobra, także sobie pryskamy, pryszczemy. Wykonujemy opryski, o może tak. Dalej sobie na pol numer 10. A sobie ten klin spryskałem i tam poprawię wszystko na polu numer 9 też. No, także pryskamy sobie dalej. I powiem wam, że te 36 metrów jednak robi robotę. To trochę trzeba skręcić, żeby tam drzewo nie zachwacić. Nie, a i znowu taki cypel będzie. No dobra, jakoś go wypryszczę. Albo po prostu zostawię, żeby chwasty były ich wywalone. Zawsze można powiedzieć, że miałem za dużo opryskiwacz. Nie, no jakoś to dopryszczę chyba. Poza odcinkiem, jeśli nie zapomnę. Hardy, nawigator, niby powinno być. 6000 litrów. Litrów na hektar pryszczemy. Piętnaście i pół motogodziny ma klas. Nie wiem, czy wy to zauważyliście, ale z odcinka na odcinka ten klas ma coraz więcej motogodzin. W sumie logiczne, bo ja nie mierzę poza odcinkami. Czasami więcej niż DF. A dobra, tak jakoś można cofnąć w sumie. O tak. I na trójce, o. Złapało tam chwasty, dobra. No i o, i teraz tam dopiero na polu będzie. Kurde. Muszę to po prostu wypryskać, ten kawałek tutaj. I potem jak już na długie tak będzie, to już potem pójdzie, mówię wam. Macie słowo Kasper. O, chłop tam lancą prawie po ziemi ryje. Ale tu dół jest.
tam dół. Nie no. Co? A bo w sumie nie będę cofał, bo nie wiem w sumie jak to zrobię jeszcze. Dobra, niech stracę. Mógłbym przodem po prostu powjeżdżać i też by było dobrze opryskane, ale to jest tam więcej zabawy niż oprysku, także. Także to jest zły pomysł. Po prostu zrobię tak, o. I teraz zacofuję sobie w lewo. No, zawsze przezłamał. W sensie złamał. Ustawię poprzednim przejazdem, przejazdem. A co? Nie wolno? O, kurde. A tam mocno fest musiałem chyba capnąć w drzewo. Ej, tak to jest bez ścieżek, nie? O! Ej, sobie capnę na cały opryskiwacz poprzecznik. O, tutaj dotąd se capnę, dalej nie potrzebuję. Na razie. Albo na chwilę obecną, o może tak powiem. Do tyłu dawaj. Wiem, że tu nic nie widać, że tu jest coś odchwaszczane, no ale. Dobra, gdzieś tu. Kurde, te konie to tam chyba się uduszą od tej słomy, ale przynajmniej do końca serii już nie będę narzekał, że nie mam słomy, nie? Siana jeszcze nie wrzucam. 248 kg zostało im. Jeszcze do zjedzenia. O! Ten koń tam u nogi widzieliście? O! On nogami poza pastwiskiem był. O, idealnie ty, nawet dobrze cofłem. O, to sobie od tego domku tak tej dawką zasapuje. No i gitara. Konie aż tam, kurde. Nie, koniu, nie wiem jak się ten dźwięk nazywa. Co konie wydają. Panie! Kto to panu tak spier... tak, dzień dobry, witam po cięciu. No i robimy sobie tutaj taki mały poprzeczniak od gospodarstwa z końmi, można tak powiedzieć. Czas na 15 oczywiście, bo zawsze, bo ja mam pod siódemką niestety. Nagrywanie mam niestety pod siódemką. A wiadomo co się wiąże z siódemką. Siódemka to jest zmiana. Zmniejszanie po prostu czasu. Czy jakby to wam inaczej powiedzieć. Zwalnianie czasu, czy jakieś tak to można powiedzieć. A capłem se poprzecznik po to, żeby nie tańcować tam koło tych drzew. No i to tak. Nie? Do wieczora zejdzie, kurde, na tym polu. Nowy opryskiwacz. Trzeba jakąś ładną miniaturkę będzie zrobić. Ale teraz, kurde, nie zrobię. Po odcinku bym musiał zrobić na dwójce może, jak będę pryskał. Oś ładną miniaturkę capnąć trzeba będzie.
Opryskiwasz i fajne, ale schodzi czas. Może w następnym sezonie sobie ustawię po prostu cosplaya i jest fa. Nie chcę pryszcze. Tak będzie trzeba zrobić. Ty se CP ustawię, czyli cosplaya, jakby ktoś nie wiedział, co to jest CP. Ty cosplaya ustawię, a ten. A ja bym sobie wziął DF-a wtedy i na wozy rozrzucał, nie? Jedy. Dwa. Dwa. Kurde, gdyby nie to drzewo, nie? To bym se tam u sąsiada na polu zawrócił. Dobra, przecież to jest duże opryskiwacz, to tak dokładnie to nie dopryska. A i ustawię sobie 35,90 na nawigacji. Tak, 35,90. 10 centów zapasu mam. Strobienie tak dolatuje niby, ale... A jak widać po kropkach na nawigacji, to jeszcze taki mini zapasik jest. Te 10 centów musi być. Zawsze jak ładna nawigacja, to na przykład silnik ma 9 metrów, to nie ustawiam na 9. To ustawię sobie na 8,90. Chociaż na ostatnim odcinku zapomniałem ustawić i na 9 metrów miałem nastawioną nawigację. No i to tak w sumie na styk brałem. A zresztą, kto ogląda poprzedni odcinek, to wie. Dobra. Nie w tą stronę, tylko dawaj w tą. I łogi. No to cyk, B i ogień. Następny plan, kupić pole, no to wiadomo, nie? No to jest pole numer 36 obowiązkowo. A czemu obowiązkowo? No bo ja chcę już do 33, 4 i 5 dołączyć, takie mieć już jedno fajne duże pole. W sumie jak dziesiątka. No a potem kupić pole numer. Chyba 7. Chyba 7. No, bo tu miałem plan to i to kupić, nie? Chyba 7. No i potem się zobaczy. Te dwa pola też fajnie by było kupić. Tylko że to 370 tysięcy. No nie wiem, no pomyślimy. Kurde, ale ten kask mi tutaj jest przydatny, nie? I do opryskiwacza, kurde, i do siewnika do kukurydzy będzie. Praktycznie na wszystko jak ten kask jest. No ale to tylko do siewnika. No sorry, ale taka mamy klimat. A żebym teraz rozetę zrobił. Ale urwa. Nie no, panie kierowniku, to się wyklepie. Ale pier to trzeba. Złożysz tak? Przez drzewo? Przejdziesz, dobra. A, to świetnie, że przeszedł. A tak trochę naginamy tutaj rzeczywistość, no ale. No to jest farming. To jest farming, tak? To nie jest realne życie, tylko to jest farming i to tak trochę naginamy tutaj rzeczywistość, no ale. Ale wie panie. Tak nie do końca realnie to zrobiłem, no bo przecież w realu to by sobie opryskiwacza nie złożył, nie? I przez drzewo nie przejedziesz. Nie ma takiej. A to widzicie, tam wystarczy lance złożyć i już przejeżdżasz, nie? No ale to w farmingu to już jest nie nowość, to już kurde jest od dawna. O! O, szmagalok na zachmurzenie. O, kierowniku.
Kierowniku małego zbiornika. Co? Nie, nieważne. Nie wiem, nie wiem. Trochę większa cena jęczmienia bym poprosił, bo trzeba. Trzeba by było trochę sprzedać. A jest to bakura. A jeszcze godzina. A, czyli o 19 będzie nowa kura, no to zarąbiście. O, 135 litrów jeszcze zostało. Dla koniów. Siana. Do zjedzenia. I potem będzie można belkę z siana wrzucić. Bo słomy tam zostało 360 chyba. Kilo w belce jeszcze zostało. W paszowozie. O panie, 8:4, co? 18:13.